Chciałabym przedstawić bohatera naszego dzisiejszego odcinka, a jest nim porucznik ZWZ AK, komendant inspektoratu WIN Franciszek Jaskulski, pseudonim Zagończyk. Zagończyk był synem polskich emigrantów, urodzonym 16 września 1913 roku w niemieckim miasteczku na terenie Westfalii. Rodzina Jaskulskich po powrocie do kraju zamieszkała w Zdunach w powiecie krotoszyńskim. Jaskulski jeszcze przed wybuchem II wojny światowej prowadził szeroką działalność społeczną. Był m.in. instruktorem ZHP, harcmistrzem. 1 września 1939 roku jako ochotnik zgłosił się do wojska. Po klęsce wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej, z której udało mu się zbiec. Powrócił w rodzinne strony, gdzie nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej. W 1942 roku Niemcy zdemaskowali siatkę konspiracyjną. Zagończyk był zmuszony do ukrywania się. Wyjechał na Lubelszczyznę, gdzie nawiązał kontakty z Armią Krajową. Tam przeprowadził ponad 20 akcji sabotażowo-dywersyjnych przeciwko Niemcom. W sierpniu 1944 roku Zagończyk ze swoim oddziałem wyruszył na pomoc powstańczej stolicy. Niestety część partyzantów została rozbrojona przez wojska sowieckie. W listopadzie 1944 roku UB aresztowało Jaskulskiego w okolicach Nałęczowa. 8 stycznia 1945 roku został skazany na karę śmierci za udział w nielegalnej organizacji. Karę zamieniono na 10 lat więzienia, które odsiadywał we Wronkach. We wrześniu 1945 roku uciekł z więzienia. Wrócił na Lubelszczyznę, nawiązał ponownie kontakty z podziemiem niepodległościowym, włączając się w pracę zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Rozkazem dowództwa podjął odbudowę struktur WIN na zachodnim brzegu Wisły. W krótkim czasie podporządkował sobie obwody Radom, Kielce, Kozienice, Jurza, Końskie, tworząc Związek Zbrojnej Konspiracji podległy okręgowi Lublin-WIN. Oddziały Zagończyka brały udział w wielu akcjach zbrojnych, m.in. pod Zwoleniem. Była to największa bitwa przeprowadzona przez podziemie antykomunistyczne na Kielecczyźnie. Na skutek zdrady pod koniec lipca 1946 roku Zagończyk został aresztowany przez UB w Jedlni Letnisku i przewieziony do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach. We wrześniu Zagończyk przygotował ucieczkę z więzienia. Bezpieka odkryła to. W organizację tej nieudanej akcji była zaangażowana kielecka nauczycielka i harcerka Eugenia Praus. Zachował się gryps Zagończyka, w którym informuje kolegów. Jak baran nie dam się zarżnąć, nie lubię rezygnować z walki, ja chcę żyć, nie będę ich prosił o łaskę. I słowa dotrzymał. W ostatnim słowie poprosił sąd o karę śmierci. 17 stycznia 1947 roku został skazany przez Wojewódzki Sąd Rejonowy w Kielcach na karę śmierci. Jak wynika z dokumentów, egzekucję wykonano 19 stycznia 1947 roku przez rozstrzelanie. Do dnia dzisiejszego miejsce pochówku Zagończyka pozostaje nieznane.